Dobrze bawiłaś się przy utworach zespołu Xanax. Czy słuchasz ich prywatnie? Jest to muzyka wpadająca w ucho. Nie jestem z nią zaznajomiona. Julia opowiedziała mi, że jest sąsiadką bohaterki sceny. W związku z tym znalazłyśmy się przed nią i każda muzyka, która jest miła dla ucha, powoduje, że zaczynam tańczyć. Także tak to się wydarzyło. A co u ciebie najczęściej gra? Co u mnie? Nie ma takiej jednej rzeczy. Ja bardzo lubię jazz i ciągle do niego wracam. Ostatnio trochę gęściej. Natomiast jest muzyka elektro, bardzo, bardzo jej dużo się przebija. No, właściwie to nie umiem wykluczyć żadnego, poza disco polo, nie potrafię wykluczyć żadnej dziedziny, żadnego obszaru muzycznego, który nigdy się nie pojawia u mnie. Jestem córką muzyka, więc i pochodzę z muzycznej rodziny i moja ciekawość muzyczna jest jakby nieograniczona i w związku z tym nie ograniczam się absolutnie. Sama na czymś grasz? Nie gram. Uczyłam się grać na fortepianie. Bardzo żałuję, że nie owładnęłam żadnego instrumentu muzycznego. Bardzo brzydko to powiedziałam, ale wiemy, o co chodzi. Nie, ja posługuję się narzędziem tutaj najbliżej ciała, czyli własną krtanią.